Proszę Państwa, zaczynamy. Bardzo gorąco witamy naszych gości. Radosław Ławczuk, autor z Pięć Żon, z nami dobrze jest. Dzień dobry. I Adam Polona. Dzień dobry. Proszę Państwa, zacznę naszą rozmowę, ale oczywiście bardzo gorąco czekamy na Państwa pytania i Państwa opinie, więc jeśli ktoś chce się włączyć w którymś momencie naszej rozmowy do dyskusji, to prosimy podnieść rękę i podamy mikrofon. A ja, zanim zaczniemy się wgłębiać w całą polskość w tym tekście, to chciałam Cię zapytać, jak Ty, Adam, podchodzisz do tego tekstu po tylu latach, bo tylko już gracie bodajże od 2009 roku w TR Warszawa, teraz ten film, i ja mam takie poczucie, że za każdym razem, jak słucham tego tekstu na nowo, on mi się nigdy nie nudzi. Zastanawiam się, czy w którymś momencie on mi się znudzi, czy w którymś momencie przestanę wyłapywać nowe smaczki w tym, czy wy również się nim bawicie ciągle już po tylu latach. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za tragiczne przybycie. To było tyle, jeżeli chodzi o kurtuazję. Za każdym razem ten spektakl, bo ciągle jest grany, ciągle gramy, ciągle przychodzi bardzo dużo widzów. Za każdym razem ten spektakl powstaje w tej energii my, widownia. Widownia Teatru Rozmaitości. Zresztą sam teatr jest takim miejscem dość specyficznym, bo to jest mały teatr. Generalnie ludzi się bardzo tak jakby czuje, nie? Ale za każdym razem ten spektakl jest inny, on za każdym razem, znaczy inny. Tak naprawdę mówimy te same słowa, staramy się nic nie improwizować w stosunku do tego, co gdzieś powstało, bo część z rzeczy, których na przykład nie ma tutaj, ale pojawiły się na przykład w spektaklu, no weszły na stałe do spektaklu, jak sobie to taką rzeczą dodaną. Ale rzeczywiście za każdym razem odkrywamy różne rzeczy i pewne rzeczy sobie uświadamiamy. Nawet ostatnio przyszła mi taka myśl, która może w przypadku Między Nami Dobrze Jest być pewnym nadużyciem i za co bardzo przepraszam twórców, ale wydaje mi się, że nie sądzę, że o tym myślała Dorota Masłowska, kiedy pisała, ale dla mnie i dla moich kolegów jest też takie skojarzenie, jakby to była współczesna jakby to były współczesne dziady w jakiś sposób. Dlatego, że tak naprawdę na końcu spektaklu okazuje się, że nikt z tych ludzi nie żyje. Reżyser po wciągnięciu kreski tak naprawdę rozmawia z ludźmi, którzy tak naprawdę do niego przychodzą i są albo w jego głowie, nagle wjeżdża studio i tak naprawdę tej rzeczywistości nie ma, bo wiadomo, spadły bomby, bo nie urodziła się mama, skoro nie urodziła się mama małej metalowej dziewczynki, no i tak dalej, i tak dalej. Także jest to jakby rozmowa z duchami, ze światem, którego tak naprawdę nie ma. Przyznam się, że ogromne wrażenie ten tekst zrobił i spektakl, ale myślę, że przede wszystkim tekst na Niemcach, bo premiera była w Schaubine i przyznam się szczerze, że no, nie będę ukrywał, że no, to była rozmowa, na której była Dorota, Grzegorz i Danusia Szaflarska. Danusia Szaflarska, kiedy mówi tekst polsko, pamiętam jak umierało twoje piękno, no to doskonale wie, bo w sierpniu 1939 roku przyjechała do Wilna z jedną walizeczką i miała właśnie rozpoczynać sezon na Pochulance i wybuchła wojna, więc kiedy mówi ten tekst, to mamy ciarki, bo ona nam pewne rzeczy opowiadała. Ale też możemy usłyszeć w filmie Inny Świat, świetnie działa. Tak, tak, ale przyznam się szczerze, że rzeczywiście no było na tym spotkaniu, to dla nas był szok, bo my wtedy 6 lat temu zagraliśmy jedno przedstawienie i potem pojechaliśmy na premierę do Schaubine, do Berlina. I na tej konferencji takim dużym szokiem było, że ludzie płakali. To znaczy, że pewne rzeczy sobie uświadomili, że to, że na przykład my kradniemy samochody i się z tym kojarzymy Niemcom głównie, to jakaś pani wstała i mówi, że to my jesteśmy winni, nie? Bo to nasze bomby spadły kiedyś tam. Nie? To było bardzo fajne spotkanie i tam tak naprawdę oni to bardzo zrozumieli i zresztą to jest dziwne z tym tekstem, bo gdziekolwiek to graliśmy, w Rosji, w Finlandii, w Helsinkach, gdziekolwiek, wszyscy mówili, że to jest tekst o nich. To jest szok, naprawdę.
kiedy graliśmy w Rosji w studiu Wachtangowa, była totalna cisza, nikt się nie śmiał. Byliśmy przekonani, graliśmy tam dwa spektakle, że to jakaś totalna klapa. I się nagle okazało, że oni po prostu byli w szoku, że my jesteśmy w stanie tak o sobie mówić z takim dystansem. Historia, która jest o nich. Historia, która jest o nich, bo oni to dobrali, że to jest o nich. Tutaj na tym pokazie reakcja była zdecydowanie inna. Wybuchały salwy śmiechu i bardzo się cieszę, że kino było pełne na takiej właśnie dość nieoczywistej produkcji, bo wracając do korzeni, do samego filmu, już na chwilę zostawiając ten tekst, wyszło dla mnie coś naprawdę wyjątkowego. Nie jest to ani spektakl teatru, telewizji, ani to nie jest film. Wyszła jakaś zupełnie nowa jakość. Ja pamiętam, jak nawet z Grzegorzem Jerzyną próbowaliśmy zdefiniować, co to w ogóle jest, jak to nazwać, jak to zdefiniować, jeśli byłaby taka potrzeba, więc porozmawiajmy trochę o produkcji właśnie, jak to, gdzie wy to robiliście, jak to wyglądało, czy ta praca mocno różniła się od właśnie takiego klasycznego planu filmowego? Tak, ta praca różniła się od klasycznego planu filmowego, chociażby z takiego powodu, że Grzesiek, znaczy, że zaczęliśmy od takich rozmów stolikowych. To chyba jest takie charakterystyczne dla teatru, tak? Że wszyscy siedzą przy stole i tak. Tak, czytanie, znaczy to może nie było aktorów, bo aktorzy już jak mieli to zrobione, natomiast była ekipa twórcza, czyli scenografia, kostiumy, Grzegorz, jego asystent, tam jeszcze kilka osób. I to trwało chyba 3 tygodnie i tam scena po scenie. Grzesiek, on to pisał w ogóle na bieżąco, czyli w momencie, kiedy się spotkaliśmy, to nie wiem, powiedzmy 1/4 tekstu była przepisana pod takie widowisko telewizyjne i były tam konkretne pomysły, założenia i to spotkanie służyło właśnie temu, żeby zrobić adaptację. Ja mam takie wrażenie, że ten proces się nie zakończył przy tym stoliku i potem jak weszliśmy na plan, to pewnie Adam czuł, myśmy cały czas szukali, bo myślę, że zrozumieliśmy też w trakcie tych zdjęć, tego jak zaczęliśmy kręcić, że trochę chcemy, coraz bardziej chcemy zrywać z tym, co zostało, ja myślę, z takiej strony realizacyjnej, z tym, co zostało gdzieś tam wypracowane w teatrze, ale jednocześnie nie możemy, bo w filmie musi być pewna konsekwencja, tak? Jak już coś zaczęliśmy, to potem nie jest tak łatwo z czegoś się wycofać, więc to dla mnie to był taki właśnie taki projekt cały czas w procesie i może to jest taka zasadnicza różnica, że w przypadku takiego właśnie reżysera jak Grzegorz, który bardzo szuka, to jest bardzo właśnie, to jest, bardziej było to możliwe niż w zwyczajnym filmie, który jest może, musi być bardziej dopracowany od początku do końca. A tutaj rzeczywiście nie wiem, warunki produkcyjne były takie, że mogliśmy po 10 dniach zdjęć zorganizować dokrętki kilkudniowe, które nam pozwoliły, montaż pomiędzy jednym a drugim okresem był bardzo cenny, bo zaczęliśmy rozumieć styl, w którym po prostu robimy ten spektakl. Bardzo trudne na przykład było dla nas zrozumienie, jak ten spektakl ma wyglądać ujęciowo, tak? No bo w teatrze jest jeden szeroki plan i wszystko widać. Natomiast to by nie wytrzymało w tej konwencji. I dużo było takich pomysłów realizacyjnych Grzegorza, to znaczy był taki pomysł na to, że to jest w zasadzie, on sobie to tak zwizualizował, że jest taka struktura, te pokoje, one tak są, że kamera po prostu przejeżdża między jednym a drugim pokojem i myśmy to realizowali, potem trochę trzeba było to złamać, potem trzeba było wejść trochę do środka. W każdym razie, no to był taki struktur, no, uczyliśmy się tego i ten montaż nam w ogóle to bardzo zobrazował, bo zobaczyliśmy, co działa, co nie działa i wtedy tak bogatsi o doświadczenia mogliśmy pewne rzeczy dokręcić. No, taki proces. Chcesz coś tam dodać do różnicy, jak to jest? Będziemy się z Radkiem wymieniać. Ale chciałam się zapytać właśnie dla ciebie, jakim doświadczeniem było wejście z tym spektaklem, z tym tekstem właśnie na ten plan filmowy, taki zupełnie nieoczywisty, bo ja rozumiem, że wygraliście
w jakiejś takiej dość pustej przestrzeni, tak? Tam dużą rolę jednak grają animacje. Mieliśmy tutaj, scenografia była taka sama, bardzo podobna jak w teatrze. Zmiana polegała na tym, że ekrany boczne nie były rozstawione pod kątem 45 stopni, jak to jest w teatrze, żeby powiększyć przestrzeń dla aktorów, tylko ustawiliśmy je tak po prostu prostopadle i wyznaczyliśmy sobie taki 6-metrowy kwadrat, co było bardzo trudne i ciężkie, i ciasne po prostu, ale tak, jakby to, była ta sama, to były te same ramy, natomiast no cała reszta, znaczy to jest chyba to szczęście, że TR w całości to są fantastyczni w ogóle aktorzy grający w filmie, więc myślę, że każdy, chyba to też wymagało od was dużej pracy, żeby wyłączyć taką obecność teatralną, prawda, która, ty może sam powiesz o tym, bo to ty wiesz to z własnej perspektywy, prawda, bo możesz? Nie, my nic nie musieliśmy wyłączać. Nic, no bo nie, ta rzeczywistość rzeczywiście, mieliśmy to szczęście, rzadko się zdarza, że aktor wchodzi na plan i ma zagranych no ponad 100 spektakli, tak? Że, i to nie jest przeniesienie, czyli na przykład to nie jest tak, że wieczorem o 19 odpala rakieta z widownią i przenosimy na żywo z teatru kolejny spektakl, uczymy się tego 3 dni i tam gramy, prawda, pod kamery, tylko to było rzeczywiście tworzenie tej struktury, tych słów, uczenie się tej formy na nowo. My do końca nie wiedzieliśmy, jak ta forma zostanie wymyślona. Radek nam mówił, co będzie i w jakiej rzeczywistości się poruszamy, albo co będzie wyświetlane, bo tego nie widzieliśmy. No natomiast czytam Grzegorz, więc to było takie, że musieliśmy się, to było tyle trudne, że musieliśmy się na tych 6 kwadratach na nowo odnaleźć. No bo to było na hali, dość takiej sporowej i ta rzeczywistość była zgoła inna. Były zupełnie inne, rozwiązanie niektórych scen jest zupełnie inne, nie? To znaczy też, no ale to była bardzo fajna przygoda. A powiedz mi, jak, skoro trzymasz mikrofon, jak w ogóle ty się z tym tekstem Doroty Masłowskiej układałeś? Bo on, dla mnie on jest genialny, ale wyobrażam sobie, że te konstrukcje językowe muszą być bardzo trudne. No, wydaje mi się, że w Polsce współcześnie jest dwóch takich, dwie takie osoby. To na pewno jest Dorota Masłowska i na pewno Marek Koterski. To są ludzie, którzy jakby... Miałem to szczęście pracować w pewien sposób zarówno z jedną, jak i z drugą osobą. Może mniej z Dorotą, bardziej z tekstem Doroty, ale to rzeczywiście trzeba to wypowiedzieć tak, jak to jest napisane, nie? Nie ma tam miejsca na jakąkolwiek improwizację, no bo wtedy ta struktura tekstu nie ma żadnego sensu. Ten tekst właśnie działa tak, a nie inaczej. I on zawsze jest na pewnej granicy. Ja w ogóle uważam, że specyfiką, naszą specyfiką, której trochę może zapomnieliśmy, jest tragikomedia. Mi się wydaje, że najlepiej nam wychodzi, jak jesteśmy śmieszni w momentach wzniosłych. Ale nam zdefiniowanie. Aktorom filmom, ja uważam, że taki reżyser jak Munch, no, bardzo bym chciał, żeby taka osoba się znowu pojawiła. No bo czy Zezowate Szczęście, czy Eroika, to dla mnie są absolutnie właśnie takie filmy trafione w punkt, to naszą tragikomedię, czyli znaczy nasz taki tragikomiczny los. I też specyfika grania tego jest właśnie taka. To znaczy my się zawsze poruszamy na takiej cienkiej granicy między czymś rzeczywiście serio i czymś, co jest żartem. I wtedy najlepiej nam to wychodzi. Tak mi się wydaje, ale to jest bardzo trudna sztuka i tutaj też się poruszaliśmy na czymś takim, że to było bardzo serio, ale mieliśmy świadomość, chociaż to było dziwne, bo my przez okres pracy były te początki, kiedy się śmialiśmy, nie wiem, będąc przy stoliku, a potem było coraz mniej i tygodniami pracowaliśmy w absolutnej ciszy, nikt nie reagował, więc mieliśmy wrażenie, że robimy coś bardzo smutnego, coś takiego naprawdę, co nas w pewnym momencie zaczęło gdzieś tam może nawet dołować. Ale był taki duży szok, kiedy zorganizowano przed tym wyjazdem do Berlina taki pokaz, gdzie przyszli ludzie. I wtedy się narodził ten spektakl. Nie? Oni zupełnie to inaczej odebrali. I
I to był dla nas taki duży szok, że to może być tak odbierane i że mogą być takie reakcje, nie? I że się ludzie tego nie wstydzą. Myślę, że to jest bardzo takie ożywcze i bardzo, bardzo dobre śmiać się nawet z takich momentów, które są trudne. Tak mi się wydaje, bo Anglicy to mają, czarna komedia i inne rzeczy. A z nami jest gorzej, mamy coś takiego z poczuciem humoru, mamy jakiś problem, nie? Mamy konia, który jeździł konno. Nie wiemy, czy mamy się śmiać, czy ktoś nas wpitala, czy łatwiej nam przychodzi się jest na pewno śmiać z kogoś. Natomiast z samych siebie już o wiele gorzej, nie? A wydaje mi się, to jest najbardziej ożywcze, nie? Zaśmiać się z siebie. To jest też bardzo pomaga, nie? Ale z tym tekstem właśnie tak jest, że tam chyba niestety każdy z nas gdzieś się odnajduje, każdy z nas po prostu z jakąś postacią może się zidentyfikować i spojrzeć na siebie właśnie trochę z dystansu, prawda? No tak, no to są tacy, no, często byłem pytany, jaki to jest reżyser, no kto to jest, nie, tak naprawdę, no bo wiemy doskonale jakby o kim Dorota myślała, pisząc rolę dla aktora. Wybaczcie Państwo, ale nie powiem tego nazwiska. Natomiast i to rzeczywiście jest gdzieś tam jeden do jednego, bo gdzieś to zostało podsłuchane. Podobno z reżyserem jest podobnie, natomiast no przede wszystkim mówimy o gościu, który tak naprawdę nigdy nie nakręcił tego filmu, tak? Mu się wydaje, że on go nakręcił, tak naprawdę ma jakiś lot związany z tym, że nie wiem, nagle znajduje się w studiu filmowym, rozmawia, ale tak naprawdę gwiazdą zostaje jego główny aktor, czyli Jasiek, nie? A nie on, do niego nie jest skierowane żadne pytanie, tak naprawdę, i tak dalej, i tak dalej. No, ponadto no, po wciągnięciu kreski nagle zaczyna widzieć, że w tym domu nie jest tylko sam, on się wprowadza do tej kawalerki, wjeżdża razem z tymi meblami z Ikei, a okazuje się, że tam mieszka cała chata, nie? Bo i babcia, i mała metalowa dziewczynka, i mama, których nie ma. Tak naprawdę dopiero je zauważy w pewnym momencie. Także to jest też taka rzecz, która tak naprawdę powinna nam się rozsuwać ściany i ta forma, którą zaproponował Radek, no bo w jakiś sposób Grzegorz gdzieś coś formułował, ale tak naprawdę Radek wymyślił na pewno taką strukturę. No, on był odpowiedzialny za przeniesienie tego, tak? I tak naprawdę udało się to, czego nie widać tak do końca w spektaklu, tak? No bo rzeczywiście i w telewizorze jest tam ten świat wygenerowany i ta rzeczywistość się miesza i trochę żyjemy w takiej rzeczywistości, gdzie rzeczywistość wirtualna miesza nam się z rzeczywistością, która jest no, tu i teraz. My potrafimy płakać rzewnymi łzami jak bobry na serialu i przeżywać, po czym zamykać dziecko w komórce, tak? I nic nie przeżywamy, dlatego że przenieśliśmy całe nasze emocje na właśnie na nasze postacie, którymi żyjemy. Siadamy o 17:30, odpalamy te seriale i żyjemy ich życiem, tak? Tak się, to jest taka rzeczywistość i trochę, może nie o tym jest, między nami dobrze jest, ale gdzieś penetruje taką rzeczywistość, gdzie wirtualny świat, ja już nie mówię o komórkach i tak dalej, wymieszał się. Znaczy, trochę jest tak, że myślę, że im dalej w las, to oddzielenie tej rzeczywistości będzie trudne. Bardziej będziemy skłonni do życia w wirtualu niż w tym świecie takim rzeczywistym. Ten świat rzeczywisty będzie nam sprawiał o wiele więcej problemów. No właśnie, sami Państwo pewnie też to zauważyliście, że my tutaj możemy poruszać tysiąc wątków związanych z tym tekstem, bo tak jak mówiłeś na początku, każdy ten tekst jakoś trochę inaczej odbiera, bo możemy rozmawiać tutaj o jakichś resentymentach wojennych, możemy tutaj rozmawiać właśnie o tym, jak działają media i o tym, jak włażą nam na kanapę, albo my po prostu zapraszamy ich na tą kanapę. Wjeżdża telewizja i możesz mieć wywiad w chacie, no przecież co za problem. No właśnie, ale możemy też rozmawiać o tych kompleksach naszych, o tej Polsce, która jest w Polsce. I z czym nie możemy się zgodzić, co nam się bardzo mocno nie podoba i ciągle czekamy na to, żeby było w tym 2045 roku, żeby było tak jak na Zachodzie, a tutaj ciągle jest tak jak w 2015. Tylko chleb i chleb, nie? Ja tylko sprostuję, nie, ta forma ona jest wypracowana jednak przez Grześka, wiesz, ja myślę, że to jednak zawsze idzie z głowy reżysera. Zgadzam
się, ale wiesz, no jednak wiesz, musiałeś tą kamerę ustawić. Tak, tak, ale to jest tak jak w filmie, wiesz, że masz ten zespół, to jest Grzesiek, jakby to z jego głowy szły główne założenia i pomysły, ale też bardzo dużą rolę odegrał Rafał Listopad, który montował ten spektakl, tak, ponieważ całe to przenikanie w ogóle tych światów, to jest taki dosyć duży poziom abstrakcji. Jakby nie mieliśmy jasnych reguł tego świata. Nie wiadomo, dlaczego nagle reżyser jest w telewizorze. Znaczy, wielu rzeczy nie wiadomo. Nie wiadomo, dlaczego dziennikarka jest nagle na projekcji. Jakby nie odpowiadaliśmy sobie na to pytanie, natomiast jakoś tak czuliśmy, że to tak powinno być, więc to była taka praca, jak to w filmie właśnie, naprawdę zespołowa, po prostu na montażu. Mieliśmy też takiego bardzo fajnego superwizora, Jarka, który też wrzucał swoje pomysły i te rozwiązania gdzieś tam plastyczne, one się po prostu pojawiały. Proszę Państwa, czy chcielibyście się podzielić opinią albo zadać jakieś pytanie dotyczące? Ja sama jestem bardzo ciekawa, jak ten właśnie film czy adaptacja została odebrana. Ale nie mamy na razie pytań, więc ja sobie pozwolę w takim razie wrócić do tego środowiska, do którego należy twój bohater, czyli reżyser. I tak się zastanawiam, czy jeśli właśnie rozmawiamy już o tych różnych poziomach, które możemy znaleźć w tej sztuce, czy ty dużo dostajesz scenariuszy typu koń, który jeździł konno? Nie, uczciwie mówiąc, to nie dostałem takiego czegoś, nie wiem, że Monika, która była głucha i ślepa, nagle nie jest głucha i ślepa, nie? I się przeprowadza do Warszawy, sprzedaje spróchniały gołębnik z ukochanymi ptakami, za to wszystko kupuje bilet na pendolino do Warszawy i zaczyna karierę. Nie, takich nie mam. Nie, może to... Nie. Ale nie będę ukrywał, że... Że mamy jakiś taki generalnie problem z opowiadaniem naszej rzeczywistości współcześnie, która nas otacza, nie? Ja ostatnio wziąłem udział w takim bardzo ciekawym projekcie, gdzie młodzi ludzie wypowiadali się na temat aktorstwa, nie? I to byli ludzie adepci jakichś studiów teatralnych. Jeden z nich, Janek, powiedział, że on się waha między aktorstwem a rekonstrukcją. Dlaczego, Janku? Otóż Janek powiedział, że on by bardzo chciał, bo w Polsce jakby aktor może zaistnieć grając postać historyczną. Co bardzo dużo nam powiedziało i rzeczywiście mówi o naszej specyfice, nie? Że nie wiem, zagranie w takich filmach jak, nie wiem, Popiełuszko, Wolność jest w nas, Jack Strong, Róża, Miasto 44 daje możliwość zaistnienia naprawdę bardzo szerokiej takiej, jest szeroki odzew, nie? Idą na to szkoły, mają lekcje, chłopaki z rekonstrukcji mają gotowe sceny i tak dalej, nie? Trochę to mówi, natomiast jest problem z opowiadaniem takiej rzeczywistości. Stosunkowo mało jest ciekawych scenariuszy, ja przynajmniej się czytam, mało takich ciekawych scenariuszy, które by mówiły o współczesnej historii, o czymś, co się zdarza współcześnie. Czymś ciekawym... Może jest nieciekawa po prostu. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie sądzę. Kurczę, chciałbym zagrać żeby taki powstał projekt, nie wiem, w takim Birdmanie, nie? Whiplash, albo na przykład, nie wiem, Grand Budapest Hotel, no nie, taka zabawa forma, no nie, ale coś czuję, że jakoś jesteśmy związani, nie? Jak już robimy komedię, teraz wszyscy będziemy robili takie coś właśnie a la Grand Budapest Hotel, no nie? Jest coś takiego, że coś się pojawia, podchwytujemy to jako modę i potem próbujemy się tym zabawić, no nie? Natomiast, żeby stworzyć coś oryginalnego, co było specyfiką, nie wiem, naszego kina w latach 60., ale też zaraz po wojnie, cała ta generacja, która zachwycała się włoskim neorealizmem, ale podpitalała te ujęcia, ale robiła swoje, popił Williamem, kanał i tak dalej, robiła swoje. Czy lata 70., czy kino moralnego niepokoju, były to historie, które opowiadały coś naprawdę bardzo osobistego i my się przez to wyróżnialiśmy, nie?
Wydaje mi się, że czegoś takiego brakuje nam, takiego ryzyka, ale nie jest to ryzyko po stronie młodych, bo młodzi po to sięgają często, ale może właśnie, może to właśnie też połeczka leży po stronie producentów, którzy by zachęcali, czy wychwytali, bo mamy, ja uważam, że teraz jest tak, że kurczę, w życiu tak nie było w polskim filmie, żeby taka generacja tych 30-40-latków nagle odpaliła rakietę i robiła swoje filmy, była operatorami, reżyserowała, pisała scenariusze, no coś takiego to chyba się zdarzyło po 45. Taka generacja, bo to, że istnieje Instytut Sztuki Filmowej i to, że rzeczywiście te projekty mogą powstawać, no to wcześniej nie miało miejsca. Ja pamiętam kino lektur szkolnych, tak? Totalną zapaść. Kończyliśmy szkołę w latach 90. W ogóle filmy nie powstawały. Kompletnie. Czyli gdyby nie Instytut, to na pewno nas tutaj by dzisiaj nie było, nie? No, nie wiem, no. Nie wiem, kto był odpowiedzialny był za produkowanie, niby telewizja, ale... No teraz telewizja się wycofała. Także ja nie chcę jakby narzekać, jest bardzo dużo ciekawych historii, które gdzieś tam są opowiadane, ale przyznam się szczerze, w czymś takim, co byłoby... Nie no, fajnie by było, gdyby polski film trafił do głównego nurtu Cannes czy Wenecji. Nie? I że jak stanie na tym czerwonym dywanie, to rzeczywiście to jest coś w głównym nurcie, coś ważnego, że ten film jest bardzo istotny, nie? Chciałbym, żeby się pojawiły takie nazwiska, które naprawdę... Cieszę się bardzo, że Małgosia Szumowska... Tak. Ale to by było naprawdę bardzo fajnie, gdybyśmy naprawdę się gdzieś znowu oczy były zwrócone i gdzieś tam się pojawiały filmy. No, o filmie irańskim więcej ludzie słyszeli, mówili i widzieli niż trochę o naszym, nie? A chciałbym tak. Znaczy, tak, aczkolwiek ja myślę, że to też nie jest do końca takie proste, bo tutaj bardzo dużo do czynienia ma też pewna moda, nawet która istnieje na największych festiwalach filmowych. Jeśli jest moda na pewną kinematografię, to wiadomo, że bardzo się śledzi, to, co w danym kraju się dzieje. Pupile tamtych festiwali i tak dalej, wiadomo nazwiska i ciężko się jakby tam jak wbić, wskoczyć, ale mimo wszystko jednak fajnie by było. No ale mieliśmy Oscara. Mamy Oscara z tego roku, aczkolwiek inna sprawa jest taka, że też słyszałam, że teraz wielu na przykład zagranicznych dziennikarzy się pyta, czy my coś mamy takiego jeszcze, coś takiego jak Ida. Czyli też tutaj łatwo po prostu wpaść w pewną szufladkę, prawda? Wyrobić sobie właśnie modę na taki, a nie inny model kina. Ale trochę odbiegliśmy od głównego tematu. Czy Państwo, ktoś już się odważy włączyć w dyskusję? Wskażeć po alkoholu? Przez tak, że się alkohol pojawia, to nagle. Ja już może miałem takie pytanie. Właśnie chciałem Panu zadać wprost. Nie, miło się Państwa słucha, dlatego pewnie wszyscy siedzą i milczą. Może powiem o sobie kilka słów. Jeszcze urodziłem się. No dobrze, proszę Państwa, bo my też będziemy powoli kończyć, dlatego że tam już trwa blok krótkich metraży, na który też Państwa bardzo gorąco zapraszam i również będzie pokaz polskiego gówna tutaj o godzinie 16. To jest taki film, bo też ktoś mógł odebrać, że polskie gówno to wszystko, co to... Polskie gówno między nami dobrze jest, to są właśnie te filmy, które nam dzisiaj o polskości traktują dość mocno. No dobrze, to w takim razie bardzo Wam dziękuję. Ja tylko może jeszcze dodam, że Grzegorz Jerzyna, którego nie ma tutaj z nami dzisiaj, ale on pracuje też nad swoim już takim filmowym debiutem, już takim stricte filmowym, czyli będzie adaptował książkę Marka Chłaski Sowa córka piekarza. Więc też mam nadzieję, że z tym filmem się pojawi tutaj. A ja na koniec jeszcze właśnie, bo mi uciekła jedna rzecz, to co mówiliście o tragikomedii i właśnie trochę się tego typu filmów zaczyna pojawiać, ale ciągle mam wrażenie, że uczymy się tego gatunku, jeśli mogę go nazwać gatunkiem, aczkolwiek publiczność go kocha, prawda? Nie wiem, jakie tutaj macie doświadczenia z tym. Mówimy o najśmieszniejszych komediach roku, czy najbardziej śmiesznym filmie ostatnich lat? Znaczy temu, co jest podpisane na plakatach.
Na pewno jest, mówiąc o modzie, na pewno jest coś takiego, że na pewne historie cały świat próbuje spojrzeć z pewnym przymrużeniem i pewne rzeczy traktuje lekko, jest taka moda na pewną taką formę. Znaczy, ja bym tego nawet nie nazwał formą, tylko na taki, na pewną lekkość w opowiadaniu czegoś takiego, że na balansowaniu. Może dzięki temu pewne rzeczy można, można paradoksalnie więcej powiedzieć, jeżeli ułamiemy coś nagle, czy wrzucamy jakąś scenę, która jest po prostu, no, wydawać by się mogło emocjonalnie może nie pasować, ale tak naprawdę może zadziałać, bo za chwilę jest coś, co to wybije, że to nie idzie na takim jednym, łatwym do oglądania poziomie, tylko to jest łamane. Jest sinusoida taka emocjonalna. Tylko to jest łamane. No bo tak trochę jest tak jakby, trochę tak jest w życiu, że no nie jest nigdy tak, że jak jest, no, może też tak być z drugiej strony, ale jednak są gdzieś takie też w tej tragedii są jakieś takie komiczne zdarzenia, które nam się zdarzają, nie? I teraz jest kwestia, czy my to podejmujemy, czy to odrzucamy, czy się od tego odbijamy, jak na to spojrzymy, nie? No to kwestia oglądania rzeczywistości, podglądania jej. Ja nie jestem reżyserem, ale wydaje mi się, że najbardziej mnie interesują te rzeczy, które są gdzieś złamane, pęknięte, które są właśnie czasami nawet w takim krzywym zwierciadle, gdzie bohaterzy są jakoś śmieszni, jacyś tacy przyznają się do tego, no nie wiem. Ja lubię nie być bohaterski, no. Lubię nawet taki być, przepraszam, głupi, durny czasami, taki, żeby nie być takim do końca, takim, no... Czasem było tak, że błazen staje się mędrcem we współczesnych czasach. Czasem jest tak, że błazen dzisiaj więcej może powiedzieć człowiekowi. Chyba zawsze było. Może, nie wiem, nie chcę być taki strasznie mądry, ale czasami jest tak, że błazen dzisiaj może powiedzieć więcej, nie? Że jakby może czasami coś, co jest właśnie jakieś śmieszne, czy takie właśnie pretendujące do bycia czymś mądrym, coś więcej może powiedzieć widzowi, że może się zobaczyć w jakimś takim zwierciadle i uznać, że to też jest jego obraz, nie? Spojrzeć troszeczkę luźniej na siebie, nie? Rozpiąć się. To jest, myślę, bardzo cenne, nie? I myślę, że film czasami w tym pomaga. Zresztą to, co powiedziałeś, mi się kojarzy z tym wszystkim, co robi też Dorota Masłowska, jeśli mamy się pokusić o jakąś klamrę naszej rozmowy tutaj, bo ona sama w swoich tekstach, ale też w swoich piosenkach, które zaczęła ostatnio nagrywać, tutaj też chodzi o pewien dystans, o pewne zwierciadło i spojrzenie na to wszystko z trochę innej strony. Radku, coś chcesz dodać na koniec jeszcze? Czy Państwo na koniec jeszcze jakieś opinie, pytania? Jeszcze, jeśli można. Bardzo proszę. Ratuję Pani. Czy Państwo oblepili podczas seansu sali? Tak. Radek był. Pytam się dlatego, że jestem bardzo ciekawa, jak Państwo oceniają odbiór filmu? Odbiór oczywiście drugiej strony, czyli tego widowni. Bo ja mam wrażenie, że poza nieliczną grupą osób pozostała część siedziała tak, jakby się wyprawiła na księżyc, to znaczy była w jakimś świecie, który wciągał, który pewnie jakoś tam fascynował, ale którego nie rozumiała. Takie odnoszę wrażenie, zresztą nie tylko po tym filmie, bo również polskie gówno tak podobnie wyglądało. Głucha cisza, zero reakcji, jeśli chodzi o ten drugi. Tu była pełna sala i jak mówię, wydaje mi się, że do części, może dla części był to za trudny tekst, w końcu język, no niby taki, który nas atakuje na co dzień zewsząd, ale jednak wykreowany, prawda, i świat wykreowany jest w tym języku. Przepraszam bardzo za długo, ale głównie mnie to interesuje, bo to jest naprawdę dla mnie
największa ciekawostka, jak tu czasami przychodzę na jakiś seans i wchodzi grupa taka, która nawet widać, że wybrała się świadomie i wie, na co przyszła, i potem jest, tak jak mówię, zero reakcji. Zastanawiam się, czy po prostu młode pokolenie nie wie w ogóle, co to jest dystans, co to jest ironia, że wszystko jest odbierane jeden do jednego i tylko wtedy trafia. Przepraszam bardzo. Chciałem zapytać, jak się pani czuła, bo pani mówi o innych, a pani też była właśnie, no, bo mnie w sumie interesuje pani reakcja, czy pani też była na tym kosmosie, czy pani się tak... Ja może tylko... jestem nietypowym. Nie, no jest pani typowym na pewno. Jak to się modnie teraz urzęszcza, bo ten tekst znam, że tak powiem, w tej nazad, ponieważ nad tym tekstem pracowałam, spędziłam nad nim ileś tam godzin. Robiłam go tutaj w Teatrze Propozycji Dialog, trochę na innej zasadzie i z jakąś, z inną, z konkretną ideą. Więc tak jak mówię, wydaje mi się, że nie powinnam się wypowiadać, bo mam ten handicap, prawda, no nie, ale właśnie, że znam. Natomiast robiłam ten tekst dlatego, że w ogóle chciałam robić jeszcze Pawia Królowej na początku, bo to było dla mnie odkrycie w ogóle, odkrycie w literaturze, w dramacie, którego no, nie pamiętam od dobrych kilkudziesięciu lat. To dla mnie jest porównywalne ta literatura, ten tekst Masłowskiej z Mrożkiem na tym poziomie. Postawy. Ale czy to pani to było zbyt hermetyczne? Nie, absolutnie. Aha, znaczy to dla mnie, fajnie. Wydaje mi się, że to jest taki, tak jak mówię, język z życia. Co prawda on jest nieprzeniesiony dosłownie jeden do jednego. Jest tu jednak jakaś kreacja, ale chyba no nie przekracza ona możliwości przeciętnego zjadacza chleba. Tak mi się wydaje. Film, mimo różnych opinii, podobał mi się. Uważam, że ciekawy język znaleźli Państwo do przedstawienia tego. Nie znam niestety spektaklu. Znam go, poznałam go niedawno tylko z kilku zdjęć z albumu teatralnego, monograficznego o Jarzynie. To wszystko. Ale tu naprawdę, przepraszam, już chyba za długo. Chciałem coś powiedzieć, bo mi się przypomniała taka sytuacja, pierwszy raz pokazywaliśmy to na Nowych Horyzontach we Wrocławiu i tam wpadł taki pan na to spotkanie i powiedział, że bardzo mu się to podobało. Osobiście filmu nie widział, ale naprawdę bardzo gratuluję. Myślę, że to jest bardzo indywidualne i ja mogę powiedzieć, co ja czułem w trakcie oglądania, jaka była reakcja i oczywiście zawsze z mojej perspektywy, dlatego lubię być na pokazach, bo one są też takie pouczające, bo wiem, czy to w ogóle ci nie wstrzeliliśmy, czy to w ogóle jest za trudne i po prostu czuć zawsze tę salę, czy sala jest z filmem, czy jest tam przeciwko, czy się nudzą, tam krzesła, wychodzą ludzie, trzaskają drzwiami. Ja czułem się dosyć komfortowo dzisiaj i tak czułem, że przynajmniej kilka osób, które było, bo to zawsze się czuło energię tak do 5 metrów, może dobrze usiadłem, ale dobrze mi się to oglądało z tymi ludźmi, którzy siedzieli obok, bo to oni projektują ten mój odbiór zawsze. Ja myślę, że jeszcze być może publiczność nie przyzwyczaiła się do takiego spontanicznego śmiechu. Jestem trzeci dzień na festiwalu, ale siedziałem z tyłu sali i szczerze rzekł ze śmiechu. I to był pierwszy film, na którym śmiałem. Także być może jeszcze tak korygują na jeszcze ludzie się wynika, ale było nieźle. Potrafiliśmy z siebie i nie on szabobal, prawda? Ale na końcu zapadła cisza z kolei, prawda? Tak, no. Zrobiło się bardzo, bardzo poważnie, wręcz smutno. Mhm. No mi się też tak kończy Barei. No. Też takim tam. Tak, tak. Być może zaczęli tam łapać coś. No.
No kto wie, może rzeczywiście, tak jak pan powiedział, wywołał pan Bareję, który w tamtym czasie, jak rozmawiałem ze Staszkiem Tymem, był od czci i wiary posądzany i tak naprawdę był skazany przez całe środowisko na... No delikatnie mówiąc, to co on robił, to było... Jakby dzisiaj ktoś mi powiedział, Staszek mówi, że Miś będzie kultowym polskim filmem, to chyba by nikt nie uwierzył, nie? Kto wie, może jesteśmy też świadkami narodzin kolejnego czegoś kultowego, bo jest zapisem języka. Języku, którym się ludzie posługują w danym czasie. Kto wie, nie wiadomo. Tak naprawdę z wieloma polskimi filmami, nie tylko polskimi, jest tak, że one czasami odbijają się jakimś echem dopiero po jakimś czasie. Dla pokoleń, które przychodzą paradoksalnie właśnie po tym pokoleniu, nie? Nie wiadomo, rzeczywiście. To trudno powiedzieć, jak to zostanie odebrane. Ja wiem, że ten tekst Doroty, on nie jest hermetyczny i on nie będzie działał tylko współcześnie. Wydaje mi się, że on będzie dotykał też kolejne, następne pokolenia, bo jest o nas. Tak, film Koterskiego na przykład. Tak, Dzień Świra, prawda? Tak, tak, on jest bardziej polski. Tak, tak. A film jest, ma szersze pole rażenia, nie? Europa i że już tam potrafi odnaleźć jakiś film Niemiec, nawet Rosjanin, tak? Chociaż muszę powiedzieć panu, że na przykład jeżeli chodzi o Koterskiego, ja przepraszam, że będę mówił o sobie, ale w tym baby są jakieś inne, my nie widzieliśmy, ale na przykład Litwini, Łotysze i Estończycy zwariowali na tym punkcie. Podobno powstaje litewska wersja, a z kolei jest na Łotwie, czy gdzieś jest grane w teatrach, a oni po prostu to odebrali totalnie. I Marek był w szoku, bo nie sądził, że to może taki być takim echem, natomiast oni zwariowali na tym punkcie. Powiedział, że reakcje kina były o wiele lepsze niż w Polsce. Oni się po prostu zaśmiewali tam do rozpuków. To jest jakby generalnie jakby ktoś dotknął czegoś w nich. Ciekawe bardzo. Nie wiem. Proszę państwa, bardzo dziękujemy. Radosław Władczuk i Adam Woronowicz byli z nami. Bardzo dziękujemy państwu. Dziękujemy bardzo.